Witam Państwa serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Jest to kolejny draft. Ostatnio te drafty bardzo fajnie się przyjmują, więc myślę, że możemy spokojnie kontynuować taką lekką serię. W dzisiejszym drafcie pomoże nam czat GPT. Będę się po prostu pytał naszego czatu GPT, kogo mamy wziąć, więc można powiedzieć, że AI nam wybiera tego drafta. No i jeśli macie jakiś fajny pomysł na kolejnego drafta, dajcie mi znać w komentarzu. Zostawcie również łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, a my możemy przejść oczywiście do... Wiecie co, w sumie wybór formacji też dam do wyboru czatowi GPT. Zobaczymy co powie. O Jezus, ale tragedia. Dobra, no to musimy zapytać... Czekajcie, dobra. Witam cię, czacie GPT. Mam do wyboru 5 formacji. Mam wziąć 4, 5 czy 3 obrońców z tyłu. Zobaczmy, co mi odpowie. Ale nikt nie pytał o jakąś, chłopie, jakiś paragraf, nie? Tutaj macie napisane, jakie są zalety i wady, gdybyście tak czasami się zastanawiali, jak to wygląda. Którą mam wybrać formację według ciebie? Dobra, widzę, że on się tak będzie rozpisywał, więc chyba po prostu będę pytał się o numer od 1 do 5, bo tak naprawdę ja się go pytam cały czas to samo i on mi pisze cały czas to samo. Wybierz numer od 1 do 5. Wybieram numer 3. 5, 3, 2. Nie no, rozpisuje mi jakiś chłopie paragrafy i wybiera mi piątkę z tyłu. Dobra, lecimy, moi drodzy. Kapitanowie Ronaldinho Di Natale 97. O mój Boże. Okej. Dobra, teraz jak go mogę podejść? Jak mogę go podejść, żeby mi wybrał Ronaldinho albo Di Natale? Wolisz Europę czy Amerykę Południową? Pewnie mi rozpisze, jakie są zalety Europy i Ameryki Południowej. Zobaczmy, co napisze. Jakby spodziewałem się tego niestety. Dobra, generalnie chciałem zrobić taką różnorodność tego czatu GPT, ale widzę, że on będzie rozpisywał, jakie są zalety i tak dalej, więc to nie ma sensu. Zróbmy eliminację. O, to jest dobry pomysł. Zróbmy eliminację. Najpierw napiszę, wybierz numer od 1 do 5. Jak napiszę numer, to ten numer będzie wyeliminowany. To jest dobry plan. Wybierz numer od 1 do 5. Dobra. Pierwszy, który jest wyeliminowany, to jest 4, czyli panią Rurt nie bierzemy, okej. Okay. Następnie 2. Świetny wybór, jestem pod wrażeniem póki co. Nawet fajnie, jakby jedynkę teraz wybrał. 5, okej, nie ma Di Natale, dobra, czyli Morientes albo Ronaldinho. No nie obraziłbym się, gdyby teraz wyeliminował jedynkę. Jest i Ronaldinho, szanowni państwo. Niestety aktualnie będzie on na cofniętym k***a lewym skrzydłowym. Z ławki zawsze może wejść. Dobra, to moi drodzy, kolejny wybór. Ajajaj, okej, no fajnie, gdybyś teraz nie wziął dwójki, bo byłoby mi trochę przykro, kochany czaci GPT. Numer 4, Katoto. Grałem Katoto w wersji Team of the Season. Solidna karta. Nie, to nie była Katoto, to była Chawinga, przepraszam. Ale zawsze mogę stestować. Prawie Kylian Mbappe, więc nie ma tragedii. Dobra, następny wybór, szanowni państwo. A, tutaj będzie lipa. No tutaj mógłby wziąć po prostu czwórkę, nie? Tutaj po prostu możesz wziąć czwórkę i możemy lecieć dalej. Numer 3, Andres Silva. No, świecąca karta, no patrzmy na pozytywy, tak? 3 środkowych pomocników. No zobaczmy, czy będzie jakaś niesamowita ikona. McKennie, Milinkovic-Savic, Gravenberg, Werman. No dobra. Dobra, no to kolejny wybór, zobaczmy. Numer 2, Dewsbury Hall. Okej, okay, dobra, jest to Team of the Season. No w sensie, trochę... Mogło być lepiej, ale okej. Nie patrzmy na minusy. Środkowy pomocnik defensywny, jakiś N'Golo Kanté. Krychowiaka, mógłby wziąć Krychowiaka, powiem szczerze. Dobra, z racji, że są sami zawodnicy z Europy, to zobaczę, czy będę mógł się tak by zapytać. Podaj losowy kraj z Europy. Szwajcaria. Okej, no Szwajcaria niestety tutaj nie ma, niestety Szwajcarii. Irlandia, o, mamy pana Kulena. No wolałbym Krychowiaka osobiście. Jakbym miał Krychowiaka, to bym go oczywiście wykorzystał, ale niech będzie pan Kulen. Środek pomocy po raz kolejny. Okej, okay, tutaj można, proszę państwa, solidnie gotować. Dobra, mam teraz pomysł taki, że zrobimy, żeby znowu wylosował od 1 do 5. Nie, inaczej, od 2 do 4. I tyle, ile poda. Taką wezmę kartę z taką ilością playstyli, ile jest na danej karcie. Mam nadzieję, że to dobrze wytłumaczyłem. To tydzień powinien mówić losową cyfrę, ale będę mówił numer. Podaj losowy numer od 2 do 4. 3, czyli 3 playstyle, czy możemy wybrać, no Fred, to po prostu będzie Fred. No dobra, 94 Fredzik, wygląda całkiem solidnie, szlaczek, shop oraz takie fajne ruszanie się, więc nie ma problemu, może być. Dobra, no zgrania generalnie nie ma w ogóle, ale spokojnie, dojdziemy do tego. Dobra, no to środek obrony, jakiś Virgil van Dijk by się przydał. Ajajaj, średnio to wygląda, chyba tutaj po prostu polecę standardowo od 1 do 5. Zobaczmy, co tym razem się wylosuje. Numer 4, Pascal Roux, no ma ten playstyle do główek, 90 oceny.
teoretycznie chyba najlepszy wybór, więc całkiem solidnie się teraz nasz czat GPT spisał. Kolejny raz środek obrony Bremer, Rudiger, Araujo, potężne karty. Tutaj możemy zrobić znowu to samo, czyli ilość playstyli, także od 1 do 3 dokładnie, zobaczmy ile tutaj wylosuje. 2, czyli 2 playstyle, czyli możemy wybrać albo Araujo, albo Marquinhosa. No to myślę, że tutaj będę mógł sobie wybrać samemu. No weźmiemy albo Marquinhosa, albo Araujo. Marquinhos daje teoretycznie więcej zgrania, a ja tego zgrania... No będzie zgranie z Katoto. No dobra, weźmiemy Marquinhosa, nie jest to zły wybór. Kolejny raz środkowa obrona, no tutaj będzie nic ciekawego. Ale taka De Almeida do zgrania? Koch. No nie no, Koch nam się niestety nie przyda. Klasyka, czyli tak zwany cofnięty prawy skrzydłowy. Tutaj powinno być coś solidnego. Kaku, Costinha, Couto. No dobra. To może teraz podaj losowy kontynent. Może Amerykę Południową poda? Afryka. Afryki tutaj niestety nie ma, więc będziemy potrzebowali jeszcze jednego kontynentu. Tym razem nie Afryki, najlepiej jakaś Ameryka Południowa? Azja. No z tego co wiem, nie ma żadnego kraju z Azji, więc jeszcze raz proszę tutaj mi podać. Ameryka Północna, kurczę, no Ameryka Północna też. No albo, w sumie nie wiem po co to robię, no albo Ameryka, albo, no dobra, no już nieważne. Europa, okej, okay. Europa, czyli albo Frankowski, albo Costinha, albo Klaus. Wiecie co, do zgrania wezmę chyba, no Frankowski zgrania mi niestety nie da, Costinha, no chyba Klausa do zgrania wezmę. No szkoda, sorry Franek, ale wezmę Klausa, żeby było jakiekolwiek zgranie. No i bramkarz, bardzo ważna pozycja, bo tutaj oczywiście potrzebujemy wiadomo jakiej płci na bramce. Podaj losową płeć. Kobieta. No wezmę panią Peiro Manin, z racji, że jest z Juventusu, ale będę potrzebował chyba innego wyboru na przyszłość. Dobra, rezerwy. Na rezerwach zwykle są bardzo fajne karty. Jest Thuram, najnowszy nabytek Juventusu. Jest też Simon, którego bym z chęcią tutaj przytulił. Tutaj po prostu zrobimy numer od 1 do 5. Może się uda tego Simona trafić. Może numer 1. Tutaj chat GPT nam powie numer 3 Thuram, czyli oczywiście najnowszy zawodnik Juventusu. Z chęcią wezmę kolejny rezerwy. Tutaj powinno być coś potężnego. O, Johan Cruyff. Wybierz kolor. Biały, złoty, niebieski. Naprawdę wspinam się na wyżyny mojej kreatywności na tym odcinku. Złoty, kurde, no nie będzie Cruyffa. No dobra, chyba wezmę Nkunku, żeby miał jakieś zgranie z panią Katoto. To będzie chyba najbardziej rozsądna opcja. No dobra, no mógł być Cruyff, no ale no nie można mieć wszystkiego. Kolejny wybór na rezerwie. Ojojoj, dwie ikony, Mukiele, Saint-Maximin. Wszyscy mają po jednym playstylu, więc tutaj chyba za dużo niestety nie wymyślę, więc tutaj możemy polecić standardowo od 1 do 5. Zobaczmy, co tym razem się wylosuje. 4 Saint-Maximin. No Saint-Maximin niestety mi się nie przyda, no, ale na taką ławeczkę, 5 sztuczek, no może... Okej, no pamiętajmy, że jeszcze mamy z ławki Ronaldinho. Taki nasz Joker. Di Marco, Teles, Raul... No możemy tutaj polecić z playstyle'ami, myślę, od 1 do 3. Ile playstyle tutaj mogę dostać? 1. No nie, no kochany czacie GPT, to jest Teles na SP-ku, gdyby ktoś szedł ten Teles na LO, to byłoby git. No ale niestety źle się wylosowało. No dobra, Alex Teles. Ajajaj, okej, dobra, co by tu można teraz wykombinować? Dobra, teraz zróbmy tak, wybierz pozycję. Napastnik czy skrzydłowy? Napastnika wybierasz, mój kochany czacie GPT, czyli teoretycznie jest to Podolski. No mógłbym się teoretycznie podpiąć pod Pelistriego, bo jednak prawe skrzydło to jest niby napastnik w tej grze, ale no wezmę Podolskiego, żeby tutaj nie naginać zasad, więc Podolski wskakuje. Mamy tutaj akcent ekstraklasowy, więc elegancko. Kolejny wybór, tym razem ławka rezerwowych Kiwior. O, Frimpong, Frankowski. Dobra, teraz jakby to rozegrać? No dobra, pójdziemy tutaj trochę mniej kreatywnie, po prostu niech po raz kolejny poda mi płeć. Podaj mi losową płeć. Oby tym razem był mężczyzna. Mężczyzna, dobra, czy możemy wybrać sobie między tymi trzema? To inaczej, żeby trochę to utrudnić, wybierz losowy kierunek. Północ, dobra, jeszcze raz, bo zapomniałem, że jeszcze jest przecież północ, wschód, czyli to jest wschód, czyli w prawo, czyli Frimpong, albo Frankowski. Ostrzegam, z całym szacunkiem dla Frankowskiego, jednak Frimpong będzie lepszą opcją, więc polecimy pana Frimponga. Będzie no mniej zgrania, chyba z ławki dopiero go wprowadza, bo jednak dużo zgrania daje nam Klaus. Okej, kolejny wybór, może jakaś potężna ikona Hulit z Kantona. Okej, teraz jakby to wykombinować? Dobra, z racji, że mamy zawodników z długimi włosami i z krótkimi, tym razem zapytajmy, czy wziąć kogoś, kto ma długie włosy, czy krótkie. Krótkie, czy długie? Długie, czyli albo Hulit, albo Kanu, albo Park. Dobra, to po prostu rzucę od 1 do 3. Czyli oczywiście 1 to będzie Kanu, 2 to będzie Hulit, 3 to będzie Park. Więc zobaczmy.
Ah, jest Rudhulit, pięknie. To będzie na pewno bardzo mocne wzmocnienie. Bardzo mocne wzmocnienie, to by miało dużo sensu. Ten draft wygląda na razie póki co całkiem solidnie. Oczywiście pamiętajmy, że Ronaldinho nie będzie grał na lewej obronie. Tutaj myślę, że możemy po prostu polecieć od 1 do 5, bo tutaj akurat nie ma nic szczególnego. Padnie wybór na 4, czyli to będzie Kakret. Kolejny wybór. Okej, okay, Busquets, Okocha. Zróbmy od 1 do 3, oczywiście liczba playstyli. Będzie to numer 3, czyli mogę wybrać Busquetsa. No dobra, to weźmiemy sobie Busquetsa, niech będzie. Czy będzie więcej zgrania? No nie, więc go sobie na razie zostawimy na ławce. I tutaj to jest ważna pozycja, bo potrzebuję lewej obrony. Dobra, potrzebuję lewej obrony. Teraz jak to zrobić? Teraz zróbmy tak, wylosuj numer od 8-2 do 8-5. Tak zrobimy. 84, czyli to będzie Rierson, mam nadzieję, że tak się go czyta. No dobra, nie jest to zły wybór, bo daje on więcej zgrania, więc patrzmy na plusy. Pamiętajmy, że oczywiście Ronaldinho wejdzie z ławki. Przedostatni wybór mamy tutaj. Okej, okay, tutaj sobie zrobimy chyba po prostu od 1 do 5, a tym wyborem będzie 5, czyli Estupinian. Czy Estupinian daje nam więcej zgrania? No nie, ale będzie na ławce. A bramkarzem, no tutaj musimy mieć bramkarza. Okej, okay, no dobra, tutaj pójdźmy ryzykownie od 1 do 5. Prosiłbym o nie jedynkę. 3. Pope. Nick Pope. Yes, brother. Więc moi drodzy, tak się prezentuje draft wybrany przez ChatGPT. No myślę, że więcej chyba zmian tutaj nie zrobię, bo już nie mam za bardzo co zmieniać. Więc moi drodzy, tak to będzie wyglądało. No pewnie z ławki wprowadzę Frimponga oraz Ronaldinho, no raczej no więcej nic tutaj nie wskuram, więc no jeśli przejdziemy pierwszą rundę, to będę z siebie zadowolony, bo piątka z tyłu to nie jest coś, co lubię niestety, więc lecimy. Schmeichel oczywiście, czwóreczka z tyłu, 4-1-2-1-2. Oj. Mocna ekipa, no dobra. No chyba jednak zmienimy panią Katoto, wejdzie Ronaldinho, damy oczywiście Frimponga zamiast Klausa i chyba, proszę państwa, póki co to tyle. I cyk, ciężary, Pulisic, oj, jak się pięknie odbiło. I broni Nick Pope, najlepszy bramkarz. Hulit, oh shit, broni Pope i broni Pope, ależ klasa światowa. Dobra, jest i pan Jeremy Frimpongiem, co on tak robi tak daleko. Świetnie, Jeremy, dawaj, szybszy niż pani... Nie mogę nawet przeczytać nazwiska. Pyk, podanko, nie ma spalonego. Fredzik, zablokowany, niestety. Okej, okay, mamy małe kłopoty. Thierry Henry tutaj się urywa, wskakuje tam też Müller w pole karne. Nie chcemy tracić bramki, więc proszę tego nie robić. Świetnie, Marquinhos. Ronaldinho tam już wybiega, biegnie Ronaldinho, podanie od Hulita. Ronaldinho to chyba musi skończyć i broni Schmeichel. Dobra, i teraz Podolski wybiega na pozycję. Fredzik tam będzie oczywiście go szukał. Jest Ronaldinho. To się może skończyć bramką. Okej. Dośrodkowanie. Podol. Nacisnąłem strzał, przysięgam. Po prostu nacisnąłem strzał. Po co on to przyjmował? On miał z pierwszej piłki to uderzyć. Panie Podolski, po co jakieś przyjmowanie piłek? Pyk. Okej, może teraz Podolski. Odkucie. Strzał na zielono, broni Schmeichel. Ja pierdzielę, to będzie bardzo spocony mecz chyba. Frimpong. Może teraz się uda. Jakaś fajna wrzutka na przykład na Hulita. Do niego ta piłka będzie grana. Okej, nie denerwujmy się. Hulit. Supek. Nie no, to jest świetny mecz. Jest szampańska zabawa w tym momencie. Fred. Ale jest karny. Dobra, dziękuję. Ale coś, mimo że jest karny... Aha, nie jest karny. Okej, dobra, sorry. Myślałem, że rozdają karne. I teraz leci Ronaldinho praktycznie sam. To się musi skończyć bramką. Podolski. Mamy 1 do 0, moi drodzy. Po waleniu głową w mur wreszcie się udało strzelić bramkę. Lukas Podolski. 1-0. Co to znowu zrobi? Lukas Podolski 2 do 0. Ależ się rozpędzamy, szanowni państwo. Cyk. Ronaldinho. 3-0. Dewastacja, moi drodzy. Jeszcze na sam koniec, na koniec pierwszej połowy. Jeremy Frimpong, podanie. Cyk, cyk. 4 do 0. Raczej ten mecz mamy z głowy, po prostu trzeba go dograć. Nie oszukujmy się, jest potężna przewaga. Müller. 4-1. Czyli tutaj będzie jeszcze podejmowany comeback, chyba na to wychodzi. No to, moi drodzy, ewidentnie piątka z tyłu nie jest nam straszna, ponieważ pierwszy mecz udało się wygrać 4-1. Także pierwsza runda zakończona sukcesem. Teraz pytanie, czy tak samo łatwo będzie w ćwierćfinale. No wydaje mi się, że chyba nie. Okej, okay. Drugi mecz, szanowni państwo, gramy chyba z kimś, kto ma koleżkę obok. Ter Stegen, piątka z tyłu. Pirlo, Gerard, Rafinha, Eusebio, Stoiczko, Futis. No właśnie, kurczę, w sumie żadna karta Futis nie poleciała w tym drafcie, co jest całkiem dziwne. Takie same zmiany jak w poprzednim meczu, no i tu może być ciutkę trudniej chyba. Okej. Fredzik, czyżby tutaj Hulit? Proszę państwa, ależ piękna akcja, 1 do 0.
Oj, fatalne, fatalne wejście tutaj, proszę państwa, niestety ten rzut wolny nic mi nie da. Więc prosiłbym o podejście frimpong, co tu możemy wymyślić, możemy zrobić teraz taki myk. Wchodzi po doski, Ronaldinho, przyjęcie piłki, uderzenie. No mogę tylko przeprosić. Ogólnie to był dziwny strzał, bo chciałem uderzyć po prostu, żeby poleciało to w bramkę. Ronaldinho nie wiadomo czemu uderzył w taki sposób, że się to odbija się od poprzeczki. No nieważne, jest 2 do 0. Całkiem w szoku jestem, bo myślałem, że będzie troszkę trudniej w tym ćwierćfinale, ale no dobra, jeszcze dużo czasu zostało. Jezus. Nie spalił Podolski, ale... Ładna akcja, Eusebio będzie podawał na Tapina, niestety broni Pope, ależ interwencja, pięknie, Nick. Podanie, uderzenie i broni Ter Stegen. Kurczę, no bliźniacza akcja była. Okej, ładnie. Frimpong, Jezus, jakie to było fatalne, 3 do 0, ale to co tu zrobił Frimpong i Ter Stegen, dramat. Ale mamy 3 do 0, nie wiem czy Rage Quit, czy oni tam się jeszcze naradzają, czy coś, no. Dziwny jest to mecz bardzo dla moich oponentów na pewno, ale chyba tutaj trwa dyskusja. Słuchaj, jeszcze nie wychodźmy z meczu i to jest dopiero 3 do 0, 30 minuta, jeszcze możemy wrócić. Na pewno tak sobie gadają teraz między sobą. Musisz iść i walczyć, osiągniesz cel. Prędzej czy później go osiągniesz, ale musisz iść do przodu, przejść, walczyć o swoje. To teraz masz 3 sekundy, żeby się otrząsnąć. Powiedzieć sobie, dobra, basta, pięścią w stół, idę do przodu i osiągam swój cel. No, gramy dalej, więc ewidentnie tutaj jakaś była dyskusja, co zrobić dalej. Tutaj zaszły jakieś też zmiany. No dobra, wszedł Eusebio, wszedł Firmino, Garincha za Gerarda. A jeszcze Ronaldinho. O Jezu, jakby to jeszcze była bramka, to by była przesada. Ostatnia akcja w tej połowie, Garincha. Czy będzie dośrodkowanie? Chyba będzie. Co on tu wykombinuje? Dośrodkowanie. No trochę Pope zepsuł, powiem szczerze, że liczyłem na to, że on po prostu to złapie, nie wiedzieć czemu Pope się od tego jakby, no nie chciał tego łapać, więc no niestety mamy tak zwany kontakt złapany, mamy 3 do 1. No i Podolski, ależ karny, to będzie chyba czerwona kartka przy okazji, w sensie wydaje mi się, że, no powinna być czerwona, bo to był ostatni zawodnik teoretycznie, ale chyba nie będzie czerwonej, no dobra. Rudhulit, gdzie uderzy Rudhulit, wydaje mi się, że będę po prostu ładował w lewy górny róg, więc zobaczmy, Rudhulit, mamy bramkę na 4 do 1, więc tutaj znowu 3-bramkowa przewaga. Ale nie wiedzieć czemu ta bramka według tablicy się nie zaliczyła, ale jest 4-1, tak żeby nie było. Firmino, wrzutka, aj, czemu tego... Jak oni to psują, Boże. Okej, kłopoty, 30 minut do końca, Rafinha z prawego skrzydła, nie wchodź w pole karne, nie rób Tapina. Dobrze, Nick Pope, ciągle czujny. Oho, czyżby czwórka? Aj, no nie, no to musi być wygrane. Pamiętajmy, że jest 4-2 cały czas mimo wszystko. A ta główka powinna być wygrana przez obrońców. Tutaj, no nie jestem zadowolony z postawy mojej defensywy, absolutnie. I moi drodzy, wygrywamy ten mecz 4-2. Kolejny wygrany mecz. No i przed nami półfinał. Bułka na bramce, Baresi, De Ligt, Rodri, Mbappe 98, Rafinha i Ronaldinho. No troszkę mocna ekipa. Oczywiście robimy zmiany klasyczne, no i wydaje mi się, że tutaj mogą być problemy. Oho, to było ciekawe. Ale chłop klepie, jasny gwint, jak ta piłka chodzi, no nie, no daj spokój. Okej, dobra, to chyba będzie szybki mecz niestety, odnoszę wrażenie. I Ronaldinho. Oj, panie Ronaldinho, dobra, wracamy do gry, oczywiście, że tak. Będę pewnie szukał Mbappe, okej, ładnie znalazł Marquinhos, ostatnio z Marquinhosem Mbappe, o rany boskie, to było. Ładnie to zrobił, ale troszkę za łatwo. Ależ dziura, dobra, Fratezzi będzie pewnie podawał, nie będzie, what, co to było, czemu tak się to wydarzyło? 3-1, dobra, tutaj doszło do takiej niefajnej sekwencji ruchów w defensywie, nie będę ukrywał. No jest 3-1, niestety tutaj widzę, że nasz oponent powoli się będzie chyba rozkręcał. No fajnie, że udało się strzelić ładną bramkę Ronaldinho. Raczej, kurczę, więcej chyba niż skóram, niestety. Będzie szukał Kyliana, niestety znajdzie. Dobra, Mbappe kontra Marquinhos, pojedynek potężnych zawodników, 4-1. No dobra, niestety, no w sensie podjąłem walkę. Ta bramka Ronaldinho była całkiem ładna, ale no bez szans. Gość po prostu umiał grać o wiele lepszy niż nasi poprzedni oponenci, więc tutaj no nie mam sobie za złe, że wyszło tak, a nie inaczej. Otwórzę sobie jeszcze paczki, może trafimy jakąś kartę z Footies, bo kiedy to nagrywam jeszcze jest drużyna Footies z drużyny pierwszej, więc może jakiś fajny zawodnik wleci. Także najpierw paczka
premium, może jakaś niesamowita karta, oczywiście nie. Nie, paczka za 15 tysięcy monet, więc zobaczmy, czy będzie coś niesamowitego, tylko i wyłącznie złote barwy, Niemcy, Espio i to będzie, mam nadzieję, że Musiala, żeby zarobić nawet jakieś pieniądze czy coś. Nie, to będzie Thomas Müller. Więc moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie beczkę w górę, subskrybujcie również kanał i widzimy się już niedługo. Trzymajcie, do usłyszenia. Adios.